Jesteśmy z jednym ze współorganizatorów tej imprezy. Lazy, opowiedz mi, czym sugerowaliście się w doborze finalistów? Umiejętnościami. A rozwiń, bo chodziły ksywkami. Chodziły słuchy, że macie jakieś rubryki. Sporo kontrowersji wywołało między innymi ksywka Klusek, właśnie kolega z barażu. Opowiedz nam o tej sytuacji. To daj mi Majka, ziom. Ja nie wiem, jakie kontrowersje mogła wywołać ksywka Klusek, bo chłopak poleciał naprawdę zajebiście w eliminacjach i byliśmy jednoznaczni pewni tego. No ale co, no było parę ksywek. Mieliśmy 11 ksywek wyłonionych, z czego musieliśmy wyciąć kilka tak, żeby zejść do tej ósemki. Dwie w barażach, jeszcze jedną odcięliśmy sobie tam w klubie na zapleczu. No kurde, no. Poziom mi się wydaje jest całkiem spoko. Jestem najbardziej ciekawy tego Szprancyla, bo tak naprawdę to jest trochę ryzykowna sprawa, czy on sobie w takiej stylistyce poradzi, ale wiesz, publiczność jest zajarana. Ja też się jaram, bo jaram się każdą świeżością na tej scenie i myślę, że będzie kozacko. Pytanie, czy na dłuższą metę Szprancyl będzie słuchalny? No, miejmy nadzieję, że tak. Dziękujemy, był z nami Lazy. Dobra, to może...